Witajcie, patrolu policyjnym. Cześć, Penny. O czym rozmawiacie? Nie wyglądacie, jakbyście się zgadzali ze sobą. A więc zapytałaś Matta, Franka i Hektora, czy możesz dołączyć do ich patrolu policyjnego? Doskonale! Ale dlaczego jesteś niezadowolona? Powiedzieli ci, że nie możesz do nich dołączyć, ponieważ jesteś dziewczynką? To chyba nie jest dobrze, prawda, Matt? Sądzisz, że dziewczyna nie będzie w stanie wykonać tak ciężkich zadań, jak wy? O właśnie, o wilku mowa. Wygląda na to, że musimy podjąć akcję. Wygląda na to, że ziemia się osunęła i cysterna Tyson nie może przejechać. To jest zadanie dla patrolu policyjnego. O nie, Hektor! Wygląda na to, że twój wirnik spowodował kolejne obsunięcie ziemi. Uważaj! Nic ci się nie stało, Hektor? Chyba nie jesteś w stanie latać. I przytłoczyły cię te dwa głazy. Co teraz zrobimy? Świetny pomysł, Frank. Jesteś bardzo silny. Będziesz w stanie przesunąć te głazy? Dalej, Frank, pchaj! Spróbuj jeszcze mocniej, Frank! O nie! I co teraz zrobimy? Mówimy mowa, panie baba. Masz jakiś pomysł, Matt? Będziesz potrzebował kogoś, kto może ci przywieźć narzędzia i też może latać? Tak jest, Matt. Wiedziałem, że o tym samym pomyślimy. Poprośmy Penny samolot, żeby nam pomogła. Patrol policyjny ma kłopoty. Zostali uwięzieni pomiędzy wielkimi kawałami ziemi. Musisz im pomóc. Dobrze? To takie miłe z twojej strony, Penny. Pospieszmy się. Patrzcie, tam nadlatuje Penny i wysyła ci narzędzia. Matt mówi, dziękuję, Penny. Pomarańczowa farba. Haha, Penny mówi, że na pewno sobie poradzicie z tymi narzędziami. Witajcie, patrolu! Wygląda na to, że ta operacja ratunkowa zajęła trochę dłużej. Penny, Frank mówi, że wczoraj mylili się co do twojej oceny.
bene, babo, pomoc, baba. I w związku z tym zapraszają cię na członkini patrolu policyjnego przez cały dzień. Wygląda na to, że nauczyliśmy się dzisiaj ważnej lekcji. Nieważne, czy jesteś chłopcem, czy dziewczynką, jeżeli potrafisz wykonać zadanie dobrze i bezpiecznie, to możesz je wykonać. Do zobaczenia, nasz patrolu policyjny. Penny, dziękujemy ci za uratowanie ich. Patrol policyjny. Uwaga, nadjeżdża patrol policyjny. Miasto samochodów jest bezpieczne dzięki Mattowi i Frankowi, którzy patrolują ulicę. Aha. Chyba Frank chce przed czymś ostrzec Matta. O nie, tam jest cegła na jezdni. O nie, najechał na nią i przebił oponę. Ze spuszczonym powietrzem nie będzie w stanie patrolować ulic. Frank! Może mógłbyś użyć swojego haka, żeby przetransportować Matta do garażu Toma? Hej chłopaki, czy o czymś nie zapomnieliście? Powinniście usunąć tą cegłę, zanim kto inny przybije oponę. Świetnie! To bardzo dziwne. Tom ma dzisiaj bardzo wielu klientów. I wszyscy wydają się mieć problemy z kołami. Zupełnie jak Matt. Wygląda na to, że też przejechali po tej cegle i przebili sobie koło. Miejmy nadzieję, że Tom będzie mógł szybko naprawić Matta, tak żeby on i Frank mogli zacząć dochodzenie. Przepraszamy, że ci przeszkadzamy, Tom. Wyglądasz dzisiaj na bardzo zajętego, ale Matt potrzebuje twojej pomocy natychmiast. Najechał na cegłę i przebił sobie oponę. Teraz nie może jeździć. Matt i Frank muszą szybko odszukać tego, kto zostawia te cegły na jezdni. Czy jest szansa, żebyś mógł go szybko naprawić? Proszę bardzo, Matt. Tak jest. Powolutku. A teraz czas nałożyć nowe koło. Dziękujemy ci, Tom, za tą szybką naprawę. I wam też dziękujemy, że pozwoliliście Mattowi pójść pierwszemu do naprawy. A teraz Matt i Frank odnajdą tego, kto zostawia te cegły na jezdni. Hej, tam jest Ben Traktor. On może coś wiedzieć o tych cegłach. Może powinieneś pojechać i go zapytać. Nic nie wie o tych tajemniczych cegłach? Ale dał ci jedną wskazówkę. Ben czeka na Flaviego Lavetę oraz na Edgara Koparkę, żeby dostarczyć trochę cegieł. Myślę, że coś w tym jest. Pojedźmy szybko i znajdźmy ich. Dziękujemy za informację, Ben. Tam jest Flavie i Edgar, ale nie mają ze sobą żadnych cegieł. Może wypadły one im na jezdnię? Zapytajmy ich. Co? Ktoś ukradł wasze cegły?
Nic się nie martwcie, chłopaki. Matt i Frank zaraz znajdą tego złodziejaszka. Wow, mało brakowało. Wygląda na to, że ktokolwiek ukradł cegły Flaviego i Edgara, specjalnie układa je na jezdni. Ale kto mógłby zrobić tak nikczemną rzecz? Ha! Powinienem się domyślić. To Tyler! Jak zwykle chciał coś napsocić. Zostałeś schwytany, Tyler. Wiemy, że to ty ukradłeś cegły Flaviego i Edgara i porozrzucałeś je po mieście samochodów. To może było fajne dla ciebie, ale wiele samochodów przebiło sobie opony. Dobry pomysł, Matt. Tyler musi dostać nauczkę. Może powinien zebrać te wszystkie cegły i oddać je z powrotem Flaviemu i Edgarowi. Frank ma absolutnie rację. Tyler, powinieneś natychmiast zebrać te cegły i oddać je. Wykonaliście świetną robotę, chłopaki. Teraz miasto samochodów znów jest bezpieczne, a Flavi i Edgar odzyskali swoje cegły, co oznacza, że Ben może w końcu skończyć swój mur. W mieście samochodów miała miejsce kradzież, a patrol policyjny szuka pomocy w dochodzeniu. Co takiego? Ktoś ukradł jajka wielkanocne? To okropne! Pomożecie nam je znaleźć? Baba! Kakapi! Coś zauważyłeś, Gary? Ciekawe spostrzeżenie. W tym kontenerze można by coś łatwo ukryć. To nic, Gary. Szukaj dalej. W końcu te jaja muszą się znaleźć. Jesteś na dobrym tropie, Kari? Sądzisz, że jajka mogłyby być w tej cukierni? Kari, nie rozpraszaj się ciasteczkami. Mamy zadanie do wykonania. Tutaj nie ma naszych wielkanocnych jajek. Chwila, moment. Widzicie to, co ja tam na górze? Znalazłaś jedno, Kari. Dobra robota. Hej, Tom! Zabierasz te opuszczone auto do siebie do garażu? A co my tu mamy? Tom, przez przypadek znalazłeś zagubione wielkanocne jajko! Zanieśmy je szybko do Franka i Matta. Zobaczmy, jak tam u Garego. W tym też jest pusto.
znalazłaś? To przecież basen z piłkami. Zgadzam się. Tam gdzieś musi być przynajmniej jedno jajko. Może to te z kropkami? Albo te w paski? Chwila, moment. Ta piłka nie jest idealnie okrągła jak wszystkie inne. Bo jest jajkiem. Biedny Gary. On wciąż szuka jajek w kontenerach na śmieci. Zobaczcie, jest! Zabierzmy je ze sobą do chłopaków. Wow, tylko spójrzcie na te wszystkie jajka. A tam jedzie Gary z ostatnim. A więc co teraz, patrolu? Okazuje się, że to wcale nie było dochodzenie, tylko gra w szukanie jajek wielkanocnych. Wszyscy znaleźliście je i teraz każdy może zjeść swoje. Spisaliście się na medal, przyjaciele. Smacznego! Oraz wesołych świąt wielkanocnych. Patrol policyjny. Cześć, Karl. Wygląda na to, że jesteś dzisiaj w dobrym humorze. Chwila, chwila. Czy twój dom się pali? To znaczy, dom super ciężarówki? Lepiej szybko zawiadommy patrol policyjny. I nic się nie martw. Oni nikomu nie powiedzą, że jesteś super ciężarówką. Patrolu! Patrolu! Transformers Carl ma kłopoty! Jego dom się pali! Jeżeli czegoś nie zrobimy, wszyscy dowiedzą się, że jest super ciężarówką! Nie wiedziałeś, że Carl jest super ciężarówką? Cóż, teraz musisz zachować ten sekret! O nie! Ogień staje się coraz większy! Kurczę! Wygląda na to, że Frank nie da rady go ugasić samemu! Hector leci po pomoc, Carl! Matt sądzi, że powinny założyć maskę, tak żeby nikt nie poznał ciebie. Nic się nie martw, Frank. Pomoc już nadchodzi. Chłopaki ugaszą pożar w mgnieniu oka. Maska zadziałała!
Karl, nikt nie zauważył, że jesteś super ciężarówką. Doskonale. Suzy pilnuje, żeby ogień nie wtargnął do twojej sekretnej jaskini. A tam jest Ben. Zaopiekował się tymi roślinkami. Jak zwykle. Nie będzie mu łatwo ochronić te drzewo. Całe szczęście, że Czarek może sięgnąć tak wysoko. Nareszcie udało się ugasić pożar. Cóż za wspaniała praca zespołowa. Hej, a gdzie jest superciężarówka? Sprawdza, czy jego jaskinia jest cała? Mam nadzieję, że nie ma tam dużo zniszczeń. Mam dobre wiadomości. Super ciężarówka mówi, że ogień nie wtargnął do jaskini i wszystko jest okej. Zwykle to miasto potrzebuje pomocy super ciężarówki, ale tym razem to super ciężarówka potrzebowała pomocy. A wy, przyjaciele, pomogliście mu. Dziękujemy wam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Patrol policyjny. Cześć, Szarlotko. Dokąd dzisiaj jedziesz? Jedziesz przez most do miasta samochodów? O, cześć, Jerry. Cześć, Jeremy. Nie widziałem was od dłuższego czasu. O nie! Hamuj, Jeremy, szybciutko! Zatrzymaj się, Szarlotko! Jeremy wypadł! On potrzebuje pomocy, inaczej wpadnie do rzeki! Jerry mówi, że powinniśmy zawiadomić patrol policyjny o pomoc. Okej, Jeremy, ruszaj. Tylko szybciutko. Jeremy, taksówka jest w niebezpieczeństwie. Czy moglibyście przyjechać? Dobrze, tylko pośpieszmy się. Matt, użyj swojego dopalacza, żeby pojechać szybciej. Teraz zrobimy, Matt? Masz jakiś plan? Co to będzie? Będziemy potrzebować Hektora i to migiem! Hektor, czy mógłbyś unieść Jeremiego i wydostać go z tej dziury? Dobrze, zatem lećmy! Mm.
śnie, tak? Jerry mi się zablokował? Czy widzisz dlaczego, Matt? Koło Jeremiego jest zablokowane między dwoma kamieniami. O nie! I co teraz zrobimy? Masz jakiś pomysł, Frank? Tak? Dobrze! Hector, jesteś gotowy? Świetna praca zespołowa, chłopaki. Charlotko, następnym razem upewnij się, że tylnia platforma jest dobrze zabezpieczona. Wow, patrolu policyjny. Myślę, że to była jedna z waszych najlepszych akcji. Do zobaczenia następnym razem! Wesołego Halloween, mały Maciej i mały Franku. Fajne kostiumy. Czy coś nie tak? Zaginęły wasze cukierki? Co to takiego? To ta wiedźma! Latała tu przez całą noc? Myślisz, że rzuciła na was czar? Przez to zginęły wasze wszystkie cukierki? To bardzo dziwne. Cóż, zawiadommy patrol policyjny i poprośmy ich o pomoc. Chłopaki, mamy tutaj dość dziwny problem. Chodzi o nasze dzieciaczki. Ktoś ukradł im cukierki. Twierdzą, że to była wiedźma, która latała nad całym miastem. Wiem, że to brzmi niewiarygodnie, ale powinniście to zbadać. Doskonale, zatem jedźmy. Wasi tatusie już tu są. Opowiedzcie im szybko, co się stało. Spokojnie, powolutku. A więc zebraliście dużo cukierku i wtedy przyleciała ta wiedźma i wszystkie zabrała? I to się zdarzyło już dwa razy? Musi być na to jakieś rozwiązanie. Dobrze, dzieciaczki. Zajmijcie się sobą, a patrol policyjny zbada tą sprawę. Od czego najpierw zaczniemy, chłopaki? Najpierw zobaczymy, kim jest ta wiedźma. Co zrobisz, Frank? Będziesz jechał za małym Mattem i małym Frankiem? To dobry pomysł. Są z małym Hektorem.
O nie, znowu! Ich torby są puste. To bardzo dziwne. To bardzo dziwne, że te cukierki znikają tylko małemu Matowi, małemu Frankowi. Co? Tą wiedźmą jest mała Penny? Trzeba przyznać, że ma świetny kostium halloweenowy. Ale jak ona mogła zabrać te cukierki z powietrza, kiedy latała? Ktoś jej pomagał? Ale kto? Hector, polec z małą Penny. Kiedy zobaczysz małego Franka i małego Mata, zaświeć swoim reflektorem. A my tymczasem będziemy ich śledzić z ziemi. To mały Hector. To on kradł te cukierki cały czas. Mały Hectorze, to było bardzo niegrzeczne. Lepiej podziel się swoimi cukierkami z małym Frankiem i małym Matem. A więc to nie była prawdziwa wiedźma, dzieciaczki. To mała Penny. Masz wspaniały kostium, mała Penny. Wszyscy się nabrali, że jesteś wiedźmą. Zagadka rozwiązana. Dziękujemy ci, patrolu policyjny. Wesołego Halloween. Patrol policyjny. Wow, Matt i Frank strasznie się spieszą. Hej chłopaki, co się dzieje? Koło farmy Bena jest pożar? O kurcze, lepiej szybko tam pojedźmy. Cześć Ben, Matt i Frank powiedzieli, że jest tu pożar niedaleko. Możesz im pokazać gdzie, żeby mogli go ugasić? Znalazłeś ten pożar, Frank? O kurcze! Wygląda na to, że ogień może dostać się na pola Bena i spalić mu jego plony, jeżeli go nie zatrzymamy. Masz wystarczająco dużo wody w zbiorniku, Frank? Matt może pojechać do miasta samochodów i znajdź kogoś do pomocy Frankowi. Zobacz, Matt, tam jest Penny samolot i Hector helikopter. Wyglądają na wolnych, więc może wypełnią swoje zbiorniki wodą i pomogą Frankowi. Dzięki, Penny. Dziękuję, Hector. Do zobaczenia w lesie, jak już wypełnicie zbiorniki wodą. Dobry pomysł, Matt. Jedźmy dalej do miasta samochodów. Może ktoś jeszcze nam pomoże. Tam jest Edgar Koparka. Możesz go poprosić o pomoc. Może wykopać rów z przodu lasu, żeby zatrzymać ogień przed dostaniem się na pola Bena. Edgar
Ogień szybko się rozprzestrzenia. Potrzebujemy cię, żebyś wykopał ten rów. O kurczę! Frankowi skończyła się woda. Tak jak się tego spodziewaliśmy. Nie martw się, Frank. Pomoc już nadchodzi. Zobacz, jadą Matt i Edgar koparka. Matt przyprowadził Edgara, żeby wykopał ten rów między lasem a twoimi polami. Dzięki, Edgar! Jesteś najlepszy! A teraz potrzebujemy Penny i Hektora, żeby rozlali wodę z powietrza! Świetnie! Już tu są! Nareszcie! Ogień ugaszony! Świetna robota! Mamy dobre wieści. Penny i Hektor ugasili pożar. Edgar, a ty świetnie się spisałeś, chroniąc pola Bena. A właśnie, nadjeżdża Ben. Ben chce wam wszystkim podziękować, sadząc nowe drzewa w lesie. Jak to miło z jego strony. Edgar pomoże ci wykopać dziury w ziemi. Cóż, myślę, że dzisiaj pokazało nam, jak ważna jest praca zespołowa, kiedy mamy trudne zadanie. Świetna robota, przyjaciele! Jesteście najlepsi! Patrol policyjny. Wygląda na to, że Amber jedzie na jakąś akcję. Jerry i Susie mieli wypadek na końcu drogi i przez to mamy tutaj korek. Mam nadzieję, że nic im nie jest. Ale pech! Światła i syrena Amber zepsuły się. To katastrofa! Te auta nie zrobią nam miejsca na przejazd, jeżeli nie dowiedzą się, że Amber nadjeżdża. Chwila, moment! A co to za dźwięk? Więcej syren? Tak! To patrol policyjny! Matt i Frank! Amber próbuje dojechać do Jerry'ego i Susie, ale nie może przejechać przez ten korek. Jej syrena i światła nie działają. Amber, Matt i Frank też jadą w kierunku wypadku. O kurcze! Jerry i Susie są wstrząśnięci. Dzięki Bogu Matt i Frank zdołali doprowadzić Amber do nich. Są w ciężkim stanie, Amber? Chyba tak. Wygląda na to, że Tom Holownik będzie musiał się nimi zająć. Może mogłabyś zalepić ich plastrami na czas podróży do garażu? Mhm.
Dobrze, teraz możemy ruszać w drogę. Zobaczcie, wszyscy są już gotowi do drogi. Cześć, Tom! Jerry i Suzy mieli mały wypadek i teraz oboje potrzebują naprawy. I do tego światła i syrena Amber też się popsuła. Właśnie dostała wezwanie do kolejnego zdarzenia. Czy mógłbyś najpierw naprawić ją? Już niedługo, Jerry i Suzy. Tom naprawi was lada chwila. Właśnie już nadjeżdża Amber. Wszystko gotowe. Możesz ruszać do akcji, Amber. Pa, pa. Dziękujemy wam wszystkim za pomoc. Nie wyobrażam sobie naszego miasta samochodów bez was, chłopaki! Patrol policyjny. Kolejny piękny dzień w mieście samochodów. Wygląda na to, że Matt i Frank mają dzisiaj wczesny patrol. Chwila, a co to za bałagan? Miejmy nadzieję, że to już wszystkie przepełnione śmietniki w tej okolicy. Powinniśmy sprawdzić na ulicy obok. Macie rację. Powinniśmy wrócić tutaj później i sprawdzić, czy to będzie posprzątane. Wow, tu jest jeszcze więcej śmieci. Wygląda na to, że całe miasto tonie w śmieciach. Nawet przed szpitalem jest syf! Nie martw się, Amber. Matt i Frank już biorą się za tę sprawę. Co takiego? Będziesz musiała zamknąć szpital do czasu, aż ktoś to posprząta? Hej, chłopaki! Amber mówi, że nie jest bezpiecznie dla szpitala, kiedy te wszystkie śmiecie tak tu sobie leżą. Dobry pomysł, Matt. Gary śmieciarka posprząta to wszystko w mgnieniu oka. Myślisz, że to wszystko sprawa Garego, Amber? Lepiej go szybko poszukajmy, chłopaki. Ten szajs jest wszędzie! Mam nadzieję, że prędko znajdziemy Garego. Hej, on jest tam! Ale co on tam robi? Gary, czy zamiast zbierania śmieci bawiłeś się? Więc o co chodzi, Gary? O, źle się czułeś całą noc.
Masz rację, Matt. Potrzebujemy tutaj pomocy Amber. Hej, Amber! Matt i Frank znaleźli Garego. On jest bardzo chory. Pojedziesz z nami do niego? Jak myślisz, co jest z nim nie tak? Jest przepracowany? Więc lepiej dajmy mu odpocząć i zatankujmy go w świeże paliwo. Dzięki, Frank! Matt, czy masz może zapasową puszkę paliwa przy sobie? Wygląda na to, że Gary już czuje się lepiej. Wow, teraz aż wyrywa się, żeby pozbierać te śmiecie. Może więc zaczniesz od szpitala? Amber musiała go zamknąć ze względów bezpieczeństwa przez te śmieci. Świetnie. Wygląda na to, że miasto samochodów wkrótce będzie znów czyste. Świetna robota, przyjaciele.